Na program zaprasza Bonimet, producent angin bonu, łagodzącego bóle gardła. Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem ciepło. Tak w filmie Janosik kwiczoł powiedział do Pyzdry. Jak ciepło, no to jest chęć, aby się ochłodzić. Jednak ochłodzenie naszego organizmu może mieć wpływ na nasze zdrowie. Jaki to jest wpływ, zaraz Państwu opowiem. Schładzać możemy się na wiele sposobów, ale ja chciałem Państwu powiedzieć o dwóch. Mianowicie picie zimnych napojów oraz używanie klimatyzacji. Picie zimnych napojów grozi bólami gardła, anginą nawet, ale to jakby jeden problem. Gorszym moim zdaniem jest używanie klimatyzacji. Dlaczego? Dlatego, że klimatyzacja powoduje bardzo dużą różnicę temperatur. To jest nawet 20 kilka stopni, jeżeli na przykład siedzimy w chłodnym samochodzie i wychodzimy na bardzo wysoką temperaturę. Takie schładzanie może powodować infekcje górnych dróg oddechowych, ale nie tylko dlatego, że jest tam różnica temperatur. Chodzi również o to, że klimatyzacja wysusza nasze śluzówki. Nasze śluzówki odpowiedzialne są za odporność organizmu. W śluzówkach znajduje się bariera, która chroni nasz organizm przed bakteriami, wirusami i grzybami. Jeżeli my, używając suchego powietrza, a suchym powietrzem jest klimatyzacja, działamy na siebie, to możemy w wyniku tych oddziaływań wysuszyć śluzówkę, a przez to zlikwidować tą barierę ochronną naszych dróg oddechowych. Aby zadbać o odpowiednie nawilżenie naszych śluzówek, należy się dobrze nawadniać, czyli po prostu pić bądź to wodę, ale lepiej stosować mieszanki ziołowe z ziół, które powodują zwiększenie wydzielania śluzu. Takie zioła jak korzeń lukrecji, korzeń prawoślazu, liść babki lancetowatej, to są surowce zielarskie, które zwiększają wydzielanie śluzu, a przez to powodują, iż bariera ochronna naszych śluzówek jest na odpowiednim poziomie. Oczywiście nie tylko te zioła działają w ten sposób, one także działają przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, a co za tym idzie, chronią nas przed infekcjami grzybiczymi, przed infekcjami bakteryjnymi, czy też infekcjami wirusowymi. Również można próbować zastosować sobie profilaktykę poprzez używanie różnego rodzaju aerozoli zawierających propolis, oczar wirginijski, olejki eteryczne. Ja mam tutaj taki, między innymi włożę w samochodzie zawsze taki preparacik, który sobie podaję do ustnie. I to on się przydaje nie tylko właśnie w okresie, gdy mamy zimę, bo w zimie najbardziej gardło jest narażone na infekcje, ale również w przypadku, gdy musimy się narażać na duże różnice temperatur i używanie klimatyzacji. Osoby, które narażone są na ciągłe przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, muszą też pamiętać o tym, aby rogówka oka była odpowiednio nawilżona, więc stosowanie różnego rodzaju kropli, tak zwanych sztucznych łez, ma tu uzasadnienie. Pamiętać należy też również o tym, że nawilżenia wymaga skóra, bo ona również może być odwodniona. Zatem można stosować kremy, oczywiście ziołowe. Tylko pamiętajcie Państwo o tym, żeby to były rzeczywiście kremy ziołowe o wysokiej zawartości ekstraktów ziołowych, a nie tylko kompozycji zapachowych. Upał zmusza nas do ochładzania się, ale może być to niebezpieczne. Zatem pamiętajcie Państwo o tym, żeby się nawilżać, żeby śluzówki naszego układu oddechowego były stale wilgotne, żeby robić to naparami ziołowymi, gdyż one również powodują działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne, aby nasze rogówki nie piekły nas, dlatego że nie stosujemy kropli, aby nasza skóra nie wyglądała staro, gdyż jest ona odwodniona.
Pamiętajcie, aby korzystać ze słońca, gdyż, jak to powiadał ojciec Grzegorz Sroka, jest ona największym siewcą życia, ale róbcie to Państwo w sposób bezpieczny. Sponsorem programu był Bonimet, producent angin bonu łagodzącego bóle gardła.